Mimo apeli z obu stron raczej nie ma już szans na wspólnego kandydata do Senatu PiS-u i Solidarnej Polski. Zbigniew Ziobro zdecydowanie stawia na Kazimierza Ziobrę. Tak mówił dziś na konferencji w Rzeszowie, a jedną ze spraw, którą Solidarna Polska chce się zająć po dojściu do władzy, jest uporządkowanie rynku podręczników szkolnych. To, co obecnie dzieje się na rynku podręczników, uderza w polskie rodziny, szczególnie uboższe i wielodzietne, mówił dziś Zbigniew Ziobro. Rodzice są zmuszeni wydawać po kilkaset złotych na komplet książek, nawet jeśli między rodzeństwem jest po kilka lat różnicy, bo każda klasa i nauczyciel to inny zestaw. Zdaniem lidera Solidarnej Polski ten problem trzeba szybko rozwiązać. By te pieniądze nie trafiały do lobbystów i firm, które zarabiają krocie na ogromnym rynku podręczników. Dzisiaj ten rząd chroni interesów wielkiego biznesu, który zaangażował się w produkcję podręczników i po to to wszystko jest robione. Dlatego te pieniądze są drenowane od rodziców, zwłaszcza uderza to w rodziny, są wielodzietne. Zdaniem Zbigniewa Ziobry ten problem pokazuje patologię władzy, która nie chce narazić się, jak mówił, wielkiemu podręcznikowemu biznesowi. Korzystne zmiany w Polsce zapewniał, gwarantuje Solidarna Polska. Mój wybór będzie tylko pierwszym krokiem do tego, żeby Solidarna Polska w wyborach parlamentarnych zaistniała w Sejmie, żeby współtworzyła rząd i przejęła odpowiedzialność za kraj. Zbigniew Ziobro powtórzył dziś, że kandydat Solidarnej Polski na senatora został odznaczony przez nieżyjącego prezydenta Lecha Kaczyńskiego Złotym Krzyżem Zasługi i właśnie on powinien być najlepszym wspólnym kandydatem prawicy na senatora. Przypomniał też, że w przypadku wyboru Kazimierza Ziobry na senatora Podkarpacie zyska w Sejmie dobrą posłankę, Marię Kurowską, byłą burmistrz Jasła, nagradzaną jako najlepszy samorządowiec-menadżer.